Witam Państwa bardzo serdecznie na posiedzeniu Zgromadzenia Związku Kulturalnego. Witam serdecznie Panów Prezesów. I zarząd, i Panią Główną Księgową Warty. Otwieram posiedzenie zgromadzenia. Wszyscy Państwo otrzymaliście porządek obrad wraz z załącznikami. Na początku stwierdzenie zdolności zgromadzenia do podejmowania uchwał. Zgodnie z listą obecności stwierdzam, że zdolność i kworum mamy. Także przechodzę do kolejnego punktu. Przyjęcie porządku obrad zgromadzenia. Kto z Pań i z Panów jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Informuję, że jednogłośnie przyjęliśmy porządek obrad zgromadzenia. Kolejnym punktem czwartym jest przyjęcie protokołu ze 101 Zgromadzenia Związku dnia 20 listopada 2015 roku. Również jest w załączniku, który Państwo otrzymaliście w dokumentach. Kto jest za przyjęciem protokołu z ostatniego zgromadzenia? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Również jednogłośnie przyjęliśmy protokół zgromadzenia. Piątym punktem jest wybór komisji uchwał i wniosków. Bardzo proszę o zgłoszenie kandydatów. Może niech będą to dwie osoby. Czy są osoby chętne? Mogę zaproponować szefów poczesnych i Bursztyna. Czy panowie wójtowie wyrażają zgodę? Tak. Bardzo dziękuję. Mamy do komisji wpłynęły dwie propozycje. Pana wójta Kucharskiego oraz pana wójta Ujmy. Bardzo proszę o przegłosowanie. Kto z Państwa jest za tą propozycją? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Jednogłośnie przyjęliśmy komisję w składzie wójt Kucharski oraz pan wójt Ujma. Przechodzimy do kolejnego punktu. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za odprowadzanie ścieków na okres od 1 kwietnia 2016 roku do 30 marca 2017 roku dla oczyszczalni ścieków Warta S.A. Bardzo proszę, oddam głos panu prezesowi Lewandowskiemu. Bardzo prosimy o wprowadzenie. Dziękuję. Panie Prezesie, Szanowni Państwo. Zarząd Oczyszczalni Ścieków Warta S.A. w Częstochowie w styczniu przedłożył wniosek o zatwierdzenie taryfu dla zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku. Powyższą taryfę opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2021 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Ceny zawarte w taryfie określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gmin Częstochowa, Konopiska, Mykanów, Poczesna i Ręciny, czy członków Związku Komunalnego Gmin do spraw dotyczących kanalizacji w Częstochowie. Wniosek ten także zawiera załączniki, a mianowicie sprawozdanie finansowe oczyszczalni ścieków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia tego roku, uchwałę nr 2 Rady Nadzorczej oczyszczalni ścieków z dnia 20 stycznia 2016 roku, która to pozytywnie zaopiniowała powyższą taryfę oraz plan rozwoju i modernizacji dla oczyszczalni ścieków Warta S.A. w Częstochowie na lata 2013-2018.
Dokument ten zawiera wszystkie istotne i niezbędne elementy, które taki wniosek powinien zawierać. A mianowicie taryfowe grupy odbiorców, które dzielimy na według rodzaju ścieków na ścieki przemysłowe i ścieki komunalne. Grupa pierwsza obejmuje ścieki przemysłowe, a druga grupa ścieki komunalne. W rozdziale 5, na stronie 5, podajemy rodzaje i wysokość cen oraz stawek opłat. Proponowany podział ścieków na ścieki przemysłowe i ścieki komunalne jest właściwy dla odbieranych i oczyszczalnych przez oczyszczalnie ścieków. Szczegółowe wyliczenia tych są zawarte w tabelach od P do H. Na stronie 5 przedkładamy tabelę dopuszczalnych dla naszej oczyszczalni w Częstochowie wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych pod kątem zapewnienia warunków pracy centralnej oczyszczalni ścieków. W rozdziale 6 pokazujemy warunki rozliczeń z odbiorcami szczególnych usług. I tak, dla ścieków przemysłowych określiliśmy wartość, ilość przyjętych ścieków w wysokości 244 130 m3. Dla ścieków komunalnych ilość ta określona w taryfie to jest 15 662 490 m3. Łączna ilość ścieków taryfowych wyniesie 15 906 620 m3. Dalej w rozdziale 7 mamy uzasadnienie wniosku, czyli pokazujemy wszystkie niezbędne pozycje planu, a szczególnie pozycje kosztów, które zostały obliczone poniżej podanych wysokościach. Na zakończenie chciałem także powiedzieć, że z powyższych założeń i wyliczeń wynika, że z działalności objętych taryfą, to jest odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, spółka osiągnie dodatnią marżę zysku w wysokości 0,55%. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Czy ktoś z państwa chciał zabrać głos w tym temacie? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do przegłosowania uchwały. Bardzo proszę komisję o odczytanie treści. Uchwała nr 1 łamane przez 16 Zgromadzenia Związków Komunalnych Gmin do spraw wodociągów i kanalizacji w Częstochowie z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za odprowadzanie ścieków na okres od 1 kwietnia 2016 do 31 marca 2017 dla oczyszczalni ścieków Warta S.A. w Częstochowie. Działając na podstawie artykułu 24 ust. 1 w związku z artykułem 3 ust. 2 punkt 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin do spraw wodociągów i kanalizacji uchwala, co następuje. Paragraf 1. Zatwierdza się taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków stanowiące załącznik niniejszej uchwały dla oczyszczalni ścieków Warta, spółka akcyjna w Częstochowie. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku i Zarządowi Oczyszczalni Ścieków Warta, spółka akcyjna w Częstochowie. Paragraf 3. Traci moc uchwała nr 9/15 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin do spraw wodociągów i kanalizacji w Częstochowie z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za odprowadzanie ścieków na okres od 1 kwietnia 2015 do 31 marca 2016 dla oczyszczalni ścieków Warta S.A. w Częstochowie. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 roku. Dziękuję bardzo. Zgłasza się pan prezes. Ja chciałbym, żebyśmy usłyszeli od pani prawnik o sposobach, o możliwych sposobach przyjęcia tej uchwały. Zwłaszcza, że zarząd rekomendował jeden z nich jako ten, który powinniśmy się odbywać na dzisiejszym spotkaniu. Bardzo proszę, oddaję głos pani zaraz. Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, taryfy podlegające podziemnej drodze obszaru gabinetowej, czyli tak odpowiednio zgromadzenia związku. Po wcześniej dokonanej weryfikacji zgodności z prawem wniosku dyrektorowego przez zarząd, czyli organ wykonawczy jednostki samorządu.
Ustawa przewiduje również, że radni nami podejmując uchwałę, czyli to w ciągu 41 dni od daty złożenia wniosku, zaś sam wniosek taryfowy jest składany na 73 planowanym dniem wejścia w życie taryf. Jeżeli istnieje możliwość taka, że jeżeli zgromadzenie związku czy Rada Gminy w innym związku nie podejmie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf, to ustawa stanowi, że zweryfikowane przez organ wykonawczy taryfy wchodzą w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf. Zatem taryfy muszą być zawsze weryfikowane pod względem zgodności z przepisami prawa, to znaczy ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz przepisów wykonawczych o ustanowieniu taryf. Natomiast mogą wchodzić w życie taryfy albo na podstawie uchwały zatwierdzającej te taryfy, albo też na podstawie, że tak powiem, biernego działania organu stanowiącego, czyli bez podejmowania uchwały przez ten organ w terminie identycznym jak wtedy, gdyby wchodziły na mocy uchwały. Wtedy tylko przedsiębiorstwo ma obowiązek zawiadomienia mieszkańców poprzez publiczną publikację informacji o nowych stawkach taryf i dacie ich wejścia w życie. Dziękuję bardzo za to. Zarząd w ten drugi sposób rekomenduje. Rozumiem, czyli jest to jako wniosek, rozumiem, panie przewodniczący. Rozumiem, szanowni państwo, mamy wniosek zgodnie z rekomendacją zarządu, jeżeli dobrze rozumiem, by przyjęcie taryf nastąpiło bez podejmowania uchwały. Czy ktoś z państwa jest przeciwko temu wnioskowi? Jedna osoba, dziękuję bardzo. Przechodzimy w takim razie do kolejnego punktu. Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016-2018 dla PWiGa oddział Częstochowa S.A. Czy w tym punkcie pan prezes również chciał zabrać głos, tak? Nie. Dyrektor Cierpio przedstawi założenia. Pan prezes się zgłasza, przepraszam. Bardzo proszę, panie prezesie. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016-2018. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Przepraszam. Dziękujemy za obecność. Dziękuję panu. Został opracowany zgodnie z artykułem 15 ustęp 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z późniejszymi zmianami. Uwzględnia jednocześnie uwarunkowania techniczne i ekonomiczne działalności przedsiębiorstwa zawarte w artykule 21 ustęp 1 i 3 wyżej wymienionej ustawy. Celem opracowania wieloletniego planu jest analiza i ocena stanu istniejącego systemu zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków komunalnych, określenie koncepcji funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie obsługiwanym przez przedsiębiorstwo, określenie priorytetowych przedsięwzięć rozwojowych oraz modernizacyjno-remontowych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, zestawienie planowanych zadań w okresie i chronologii czasowej oraz propozycja źródeł finansowania inwestycji ujętych w wieloletnim planie. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń obejmuje horyzont czasowy, jeśli chodzi o zadania rzeczowe do roku 2018, a jeśli chodzi o zadania o ekonomikę do roku 2021 i ma charakter kroczący. To znaczy jest sporządzany corocznie poprzez uaktualnianie zapisów w planie obowiązującym w danym roku budżetowym oraz uzupełniany o zadania na kolejny rok, nowy rok zamykający okres czasowy tego planu. Ja może pokrótce tylko takie najważniejsze rzeczy scharakteryzuję, czyli odniosę się do tych poszczególnych punktów. Analiza i ocena stanu istniejącego systemu zaopatrzenia wody oraz odprowadzania ścieków komunalnych. Ta analiza jest przeprowadzona na stronie 6. Jak to wielokrotnie powtarzałem, majątek i obszar działania przedsiębiorstwa jest spory. Jesteśmy drugim co do wielkości, jeśli chodzi o ilość sieci wodociągowo-kanalizacyjnej przedsiębiorstwem w Polsce. W tej chwili eksploatujemy sieć na terenie działalności związku o łącznej długości, sumując sieć kanalizacyjną i wodociągową, 3602 km.
Działamy na obszarze 1000 km2 w oparciu o 5 ujęć głównych wody podziemnej, 15 ujęć pomocniczych, jedno ujęcie wody powierzchniowej, to jest ujęcie, które doszło w strefie ELSE, 63 studnie, łącznie 11 zbiorników, które mają objętość 58 000 m3 wody. Sieci wodociągowej eksploatujemy 2382 km. Sieci kanalizacyjnej 1205 km. 164 pompownie kanalizacyjne. Ubiegły rok był taki dosyć nietypowy, jeśli chodzi o sprzedaż wody. Nastąpiła lekki wzrost, nastąpił sprzedaży wody. Spowodowane to było po prostu aurą i dosyć nietypowym latem. Suszą zwiększyła się ilość, szczególnie wody tak zwanej bezpowrotnie zużytej, czyli służącej do podlewania. Nie możemy tego niestety powiedzieć o ściekach, nie przełożyło się to na ścieki. Tutaj nastąpił spadek sprzedaży o 1,24% w stosunku do roku 2014. Na stronie 31 są wyspecyfikowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach, jakie przedsiębiorstwo planuje zrealizować. Jeśli chodzi o, ja może nie będę przytaczał, bo to jest tutaj od 2016 do 2021 roku uwidocznione. Szczegółowo rozpisane jest to na przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w latach 2016, 17 i 18 i to jest zawarte na stronie 32 do strony 46. Na stronie 46 również są wyspecyfikowane zadania dotyczące budowy nowych sieci wodociągowych. Jak przypomnę Państwu, przedsiębiorstwo realizuje to z tak zwanego Funduszu Rozwoju Przedsiębiorstwa. Fundusz Rozwoju jest to fundusz, który pochodzi całkowicie z zysku przedsiębiorstwa, jaki przedsiębiorstwo osiąga w danym roku kalendarzowym. Cały zysk po oczywiście odpisaniu odpisów, które są przewidziane prawem, przeznaczany jest na budowę nowych urządzeń wodociągowych. Ja Państwu tylko nadmienię, że w tej chwili w kolejce do realizacji czeka około 60 zadań. Może ta kolejka to przesadzone słowo. Do realizacji jest około 60 zadań. My je sukcesywnie realizujemy. Szacowana wartość tych zadań jest około ponad 3 miliony złotych. Przedsiębiorstwo będzie ustalając określoną kolejność realizować te poszczególne zadania. To tyle, jeśli chodzi o wieloletni plan. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Czy ktoś w tym temacie chciał zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. I proszę komisję o odczytanie treści uchwały. Tutaj zarząd dokładnie tak samo rekomendował, jak to przybliżył. To znaczy, to jest plan. To nie jest plan. Tak, 13. Czyli rozumiem, że uchwała. Tak, przechodzimy. Czyli odczytujemy uchwała numer 1. Bo tam ten numer 1. To jest uchwała numer 2. 1. Aha, tak, nie było tak. Uchwała numer 1 z Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin do spraw wodociągów i kanalizacji w Częstochowie z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016-2018 dla przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji Okręgu Częstochowskiego spółka akcyjna. Działając na podstawie artykułu 21 ust. 5 w związku z artykułem 3 ust. 2 punkt 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin do spraw wodociągów i kanalizacji w Częstochowie uchwala, co następuje. Paragraf 1.
Przyjmuje się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016-2018 dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku i Zarządowi Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna. Paragraf 3. Traci moc uchwała nr 10/15 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015-2017 dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Informuję, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie. Kolejnym punktem porządku obrad punkt 8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku dla PWiK oddział Częstochowa SA. Bardzo proszę, oddaję głos panu prezesowi Kaczyńskiemu. Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz rozporządzeniem wykonawczym do tej ustawy przedsiębiorstwo na 70 dni wcześniej przed planowanym wejściem nowych taryf przedłożyło stosowny wniosek do weryfikacji do Związku Komunalnego Gmin Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie. Niniejsze taryfy złożone, tak jak powiedziałem, zgodnie z artykułem 24 ustawy stanowią zestawienie cen i stawek opłat oraz warunki ich stosowania na okres 12 miesięcy, to jest od dnia 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku za zbiorowe zaopatrzenie wody, zbiorowe odprowadzanie ścieków i będą obowiązywały na terenie gmin Częstochowa, Blachownia, Kłobuz, Poczesna, Mykanów, Olsztyn, Konopiska, Rędziny i Miedźna. Podstawą prawną opracowania i zastosowania taryf stanowią ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rozporządzenie ministra budownictwa w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wody i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone przedsiębiorstwu przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin do spraw wodociągów i kanalizacji, regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Związku Komunalnego, porozumienie o współdziałaniu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wody i zbiorowego odprowadzania ścieków 2006 roku zatwierdzony, czy w zasadzie przyjęty między Przedsiębiorstwem Wodociągów, Związkiem Komunalnym i wszystkimi poszczególnymi gminami członkami związku oraz stanowisko Zgromadzenia Związku Komunalnego z 2006 roku w sprawie zasad określania cen za odprowadzanie ścieków w obszarze działania związku. Rodzaj i struktura taryf. Taryfy opracowane zostały zgodnie z zasadami określonymi w ustawie taryfowej i zawierają cenę za metr sześcienny dostarczanej wody, stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę. W rozliczeniach te stawki abonamentowe dotyczą rozliczeń w zakresie wskazań wodomierza głównego w cyklach rozliczeniowych miesięcznym i trzymiesięcznym. W rozliczeniach z osobą korzystającą w lokalu w budynkach wielolokalowych, w dwóch również cyklach rozliczeniowych miesięcznym i trzymiesięcznym.
oraz rozliczanie z osobą korzystającą z dodatkowego wodomierza do zainstalowanego jego staraniem do pomiaru wody tak zwanej bezpowrotnie zużytej, również w dwóch cyklach rozliczeniowych, miesięcznym i trzymiesięcznym. Taryfy zawierają również cenę za metr sześcienny odprowadzanych ścieków, ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, również w rozliczeniach miesięcznym i trzymiesięcznym w dwóch grupach taryfowych odbiorców. Taryfy również zawierają stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowych oraz stawki opłat za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych oraz stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych. Z uwagi na zróżnicowane koszty zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dokonano podziału odbiorców taryfowych na grupy. Podziału dokonano uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, częstotliwość odczytów i rozliczeń z odbiorcami oraz wyposażenie odbiorców w urządzenia pomiarowe. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia wody wyodrębniono dwie grupy taryfowe odbiorców. To jest pierwsza grupa, którzy wykorzystują wodę do zaopatrzenia ludności przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe i drugą grupę pozostałych odbiorców usług wykorzystujących wodę do działalności usługowej i produkcyjnej. Trzecią grupę, taką niezależną dotyczącą gmin, to jest sprzedaż wody na cele przeciwpożarowe. W ramach grupy pierwszej wody wykorzystywanej do zaopatrzenia ludności przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe wyodrębniono odbiorców, którzy rozliczani są z wodomierza głównego w cyklu miesięcznym, trzymiesięcznym, odbiorców w lokalach, w budynkach wielolokalowych również w cyklu miesięcznym i trzymiesięcznym, odbiorców korzystających z dodatkowego wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej w cyklu miesięcznym i trzymiesięcznym. W ramach grupy drugiej również zostali podobnie podzieleni odbiorcy na takich samych zasadach, jak przed chwilą powiedziałem, w zależności od okresu rozliczeniowego, jak również czy korzystają z wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej w celu zmniejszenia ilości ceny związanej z ilością odprowadzanych ścieków. Grupa trzecia to jest ta grupa, która wykorzystuje wodę na cele przeciwpożarowe, nie zawiera opłaty abonamentowej. W zakresie odprowadzania ścieków wyodrębniono dwie grupy taryfowe. To jest grupa pierwsza, to są gospodarstwa domowe oraz podmioty odprowadzające ścieki bytowe. Grupa druga, pozostali odbiorcy usług. Grupa to obejmuje działalność usługową i produkcyjną. W zakresie odprowadzania ścieków obowiązują ceny dla taryfowych grup odbiorców ustalone odrębnie dla każdej gminy zgodnie ze stanowiskiem Zgromadzenia Związku Komunalnego, o którym mówiłem, które stanowi podstawy sporządzenia taryf. Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla odbiorców usług określonych w grupie pierwszej oraz grupie drugiej obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się z ceny wyrażonej w złotych za metr sześcienny dostarczanej wody dla każdej grupy odbiorców oraz stawki opłaty abonamentowej w złotych na odbiorcę niezależnie od ilości dostarczanej wody, również w przypadku całkowitego jej braku po wodę. Wprowadza się następujące stawki opłaty abonamentowej. To jest stawka opłaty abonamentowej, która obejmuje odczyt wodomierza, rozliczanie należności, utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych na odbiorcę rozliczanego w cyklu miesięcznym oraz trzymiesięcznym. Stawki opłaty abonamentowej
na jednostkę usługi odczytu wodomierza i rozliczanie należności na odbiorcę użytkującego lokal w budownictwie wielolokalowym. W tym wypadku nie jest naliczana gotowość świadczenia usług, która jest doliczana do wodomierza głównego. To samo dotyczy odbiorców, którzy są rozliczani w lokalach mieszkalnych w okresie 3-miesięcznym. Również taryfy zawierają stawkę opłaty abonamentowej na jednostkę usługi odczytu wodomierza na odbiorcę korzystającego z podlicznika służącego do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej w cyklu miesięcznym i 3-miesięcznym. Wszystkie urządzenia pomiarowe za wyjątkiem wodomierzy głównych instalowane są i utrzymywane staraniem na koszt odbiorcy. Czyli to są urządzenia do pomiaru ilości ścieków czy do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej. Pozostałe urządzenia, wodomierze główne w 100% instalowane są na koszt dostawcy usług, czyli przedsiębiorstwa. W zakresie dostarczanej wody podstawę do odrębnienia odbiorców stanowią zróżnicowane koszty opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, znaczy za pobór wód podziemnych. Różnica w stawkach między grupą pierwszą dotyczą jedynie opłat środowiskowych różnych dla celu pobieranej wody, czy też dla gospodarstw domowych, i wyższa dla wody dla odbiorców, którzy pobierają wodę do celów działalności gospodarczej. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków ma zastosowanie taryfa jednoczłonowa. Natomiast występuje zróżnicowanie cen dla dwóch taryfowych grup odbiorców, jak również i poszczególnych gmin. Zróżnicowanie cen dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców dokonano w związku z wyższymi kosztami oczyszczania i odprowadzania ścieków dla grupy drugiej w porównaniu do grupy pierwszej celem właściwego obciążania kosztami odbiorców usług, żeby nie dochodziło do subsydiowania jednego rodzaju odbiorców do drugiego rodzaju odbiorców. Jest to zróżnicowanie współczynnikiem wynoszącym 1,15 i dotyczą jedynie składnika eksploatacyjnego ceny. Powyższy wskaźnik, ten 1,15, wynika z opracowania dokonanego przez Katedrę Biotechnologii Środowiskowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Zgodnie z przyjętym stanowiskiem Zgromadzenia Związku Komunalnego cena za odprowadzanie ścieków ma charakter dwuskładnikowy. Składnik eksploatacyjny, który jest w związku z przyjętą zasadą solidaryzmu ekologicznego jednakowy dla wszystkich gmin członków związku, oraz składnika podatkowego, którego wartość obliczana jest odrębnie dla każdej gminy jako stosunek wartości podatku od budowli do ilości odprowadzanych ścieków. Dwuskładnikowa cena za odprowadzanie ścieków eliminuje subsydiowanie w zakresie podatku od budowli jednej gminy przez inną gminę. Obowiązujące ceny za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, podobnie jak w przypadku cen za dostarczaną wodę, zależne są od ilości i wyrażone są w metrach sześciennych. Dodatkowo za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych taryfa zawiera stawki opłaty podwyższonej. Dotyczy to odbiorców wykorzystujących wodę do celów produkcyjnych, prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wskaźników zgodnie z taryfą z tabelami 4 i 5 przedsiębiorstwo nalicza opłaty podwyższone rekompensujące dodatkowe koszty związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Również wyliczenie dotyczące poszczególnych wskaźników jakości ścieków, jak i stanu ścieków zostały przygotowane w oparciu o opracowanie zrealizowane, podobnie jak wcześniej mówiłem, przez Katedrę Biotechnologii Środowiskowej Politechniki Śląskiej.
jak będzie wyglądała wysokość ceny stawek opłat za dostarczane wodę i ścieki. Dla grupy pierwszej cena za 1 metr sześcienny dostarczanej wody, cena netto 3,60, brutto 3,89. Jeżeli chodzi o stawki opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych w cyklu miesięcznym, to będzie 12 zł 52 grosze, 3 miesięczne 26 zł 5 groszy. Stawka opłaty abonamentowej w przypadku rozliczeń odbiorców w lokalach mieszkalnych to jest 5 zł 76 groszy. Zarówno w cyklu miesięcznym, jak i 3 miesięcznym jest taka sama stawka. Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza dodatkowego do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej 3 zł 30 groszy, tu podaję tylko ceny brutto. Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza dodatkowego w cyklu 3 miesięcznym podobnie 3 zł 30 groszy. Cena wody tego składnika zmiennego dla grupy drugiej 3 zł 69 groszy netto, 3 zł 99 groszy brutto, składki abonamentowej w takich samych wysokościach jak dla grupy pierwszej. Cena dla wody pobieranej do celów przeciwpożarowych nie zawiera opłaty abonamentowej i wynosi 3, tak jak dla gospodarstw domowych, 3 zł 89 groszy brutto. Wysokość cen za odprowadzane ścieki dla grupy pierwszej, dla poszczególnych gmin, muszę to podać. Będę podawał już ceny brutto. To jest dla Częstochowy, Konopisk, Poczesnej, Mykanowa, Olsztyna, Kłobucka i Miedźna to jest 6 zł 45 groszy. Dla Rędzin z uwagi na ustanowienie innej stawki podatkowej to będzie 5 zł 96 groszy. Dla gminy, miasta i gminy Blachownia to będzie 6 zł 42 grosze. Dla grupy drugiej, dla Częstochowy, Konopisk, gminy Poczesna, Mykanów, Olsztyn, Kłobuck, Miedźno to będzie 7 zł 34 grosze. Dla gminy Rędziny 6 zł 86 groszy, dla gminy Blachownia 7 zł 31 groszy. Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych jest taka sama, 117 zł 86 groszy i nie ulega zmianie. Tabele 4 i 5 przedstawiają poszczególne ceny opłaty podwyższonej za przekroczenie wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych. No tutaj nie będę tego czytał, bo tego jest bardzo dużo. Są metale ciężkie, również wskaźniki biologiczne. Jeżeli chodzi o stan ścieków, to przedstawia tabela 5. Rozliczanie za zbiorowe zaopatrzenie wody i zbiorowe odprowadzenie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia. Z uwagi na pełne opomiarowanie w spółce wszystkie wodomierze posiadają ważną cechę legalizacyjną w 100%. Ilość wody dostarczanej do odbiorców ustalana jest na podstawie ich wskazań. W przypadku niesprawności wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem nieprawidłowości działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe, na podstawie średniego zużycia w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jeżeli przedsiębiorstwo świadczy wyłącznie usługi odprowadzania ścieków oraz brak jest urządzenia pomiarowego, należność zaświadczona usługę odbioru ścieków wyliczana jest zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym ustalające stawki dla poszczególnych różnych odbiorców w zależności od kategorii wyposażenia danego odbiorcy w urządzenia. Standardy jakościowe odbiorców
jakościowo obsługi odbiorców. Określone taryfy, ceny, stawki, opłat stosuje się przy zachowaniu tych samych standardów dla wszystkich odbiorców z uwzględnieniem wszystkich wymogów zamieszczonych w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, jak również spełnione są wszystkie wymogi w zakresie określonych w zakresie rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie jakości wody produkowanej przez przedsiębiorstwo. Do wniosku przedsiębiorstwo dołącza uzasadnienie, które informuje o sprawach dotyczących jakości świadczenia usług, jak również weryfikacjach zewnętrznych przedsiębiorstwa. Myślę, że to nie jest miejsce, żeby mówić o nagrodach, jakie przedsiębiorstwo i wyróżnieniach uzyskało w ubiegłym czy w obowiązującym jeszcze okresie taryfowym. W każdym bądź razie przedsiębiorstwo w zakresie świadczenia usług zostało sklasyfikowane w dwóch rankingach na drugim miejscu najlepszych przedsiębiorstw wodociągowych w kraju, o czymś to świadczy. Jaki powodują przedłożone taryfy wzrost? W zakresie dostarczanej wody to jest o wzrost o 4,35%. Niektóre opłaty abonamentowe rosną o 1,22%, inne maleją o 2,56%. To wszystko wynika ze szczegółowych wyliczeń w zakresie ilości świadczonych usług. Jeżeli chodzi o jakość, o cenę odprowadzanych ścieków, to one rosną w zależności od gminy od 8,99% do 18,69%. Ogółem wzrost cen dla odbiorców, którzy odbierają od nas wodę i odprowadzają do nas ścieków, to jest wzrost 0,3%. Szczegółowe wyliczenia dotyczące poszczególnych składników kosztów przedstawione są zgodnie z rozporządzeniem w tabelach od A do H i stanowią załącznik do przedłożonych taryf. Również przedsiębiorstwo przedłożyło zgodnie z przepisami sprawozdanie finansowe za 2014 rok, wieloletni plan, który przed chwilą był omówiony, jak również informacje o ilości i cenie wprowadzanych ścieków do urządzeń obcych, czyli oczyszczalni ścieków Warta oraz te tabele od A do H. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie prezesie. Widzę, że zgłaszał się pan prezes Niespaczny. Bardzo proszę. Podobnie jak w poprzednim głosowaniu zarząd rekomendował ten drugi sposób przyjęcia. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Zarząd rekomenduje, by przyjęcie taryf nastąpiło bez podejmowania uchwały. W takim razie pytam państwa, czy ktoś jest przeciwko temu wnioskowi? Cztery osoby. Dziękuję bardzo. Przechodzimy w takim razie do... No, można coś zapytać do poprzedniego punktu? Bardzo proszę, właśnie pytałem. Bardzo proszę, pan przewodniczący Nowakowski. Nie, mam takie pytanie, ponieważ w stosunku do 2014 roku nastąpił wzrost zużycia wody w 2015. To cieszy. Oczywiście to, co pan prezes powiedział, jest to wynikiem suszy pogody. Ale jeśli chodzi o przemysł, jest na tym samym poziomie. Natomiast wzrosły tak zwane inne usługi. Co to są te inne usługi dostarczania wody? Bo to tutaj wzrost nastąpił o 25%. O co to chodzi w tych innych usługach? Są głównie ogródki działkowe między innymi, czyli te rody, tak? Tak, tak. Ogrody działkowe. Tak jak wcześniej pan przewodniczący zauważył, no jest to spowodowane, ja zresztą nadmieniłem. Generalnie ten przyrost sprzedaży nastąpi tylko i wyłącznie
na wodzie nazywanej przez nas wodą bezpowrotnie zużytą, czyli tam no, do podlewania potocznie mówiąc, do tego ze względu na aurę. Czyli to ludzie bardziej intensywnie. Dziękuję bardzo. Przedsiębiorstwo w planie na ten następny okres kalendarzowy przyjęło poziom sprzedaży w zakresie ilości wody, tak samo jak w obecnym okresie taryfowym, biorąc pod uwagę to, że rok ubiegły był rokiem wyjątkowym tak naprawdę. I zwiększona ilość tak naprawdę dotyczy tylko wody zużywanej, co dyrektor w wieloletnim planie przedstawiał, bezpowrotnie zużytej, czyli do podlewania. No, nikt nam nie zagwarantuje, że rok obecny, bieżący będzie również miał podobną aurę. Chciałbym tu jednak podkreślić, że w zakresie ilości dostarczonej wody mieszkańcom w zakresie Częstochowy w ubiegłym roku nastąpił spadek. Także to świadczy też o jakichś tendencjach w naszym regionie. Ten wzrost nastąpił, tak jak powiedziałem, w gminach i tam, gdzie woda jest wykorzystywana do podlewania. Dziękuję bardzo. Nie chciałem przeszkadzać panu przewodniczącemu Nowakowskiemu w zadaniu pytania. To dokończymy tylko ze względu na to, że mieliśmy 4 głosy przeciwne. Kto z pań i panów jest za przyjęciem wniosku zgłoszonego i rekomendowanego przez zarząd? Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie, już 9, 4, 13. W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu, omówienie spraw związanych ze zmianami w statucie związku. Bardzo proszę pani mecenas. Proszę państwa, te zmiany statutu, które były omawiane na ostatnim spotkaniu roboczym zgromadzenia, zostały ubrane w tak zwanym projekt uchwały i chcemy je wysłać do Wojewody Śląskiego, ponieważ zgodnie z uchwałą promowaną w gminie. Przed podjęciem uchwały w sprawie zmiany statutu musimy uzyskać stanowisko wojewody w sprawie tego projektu, który zgromadzenie, że tak powiem, zapomnieliśmy do podjęcia. I chcemy dzisiaj przygotować takie stanowisko, aby wysłać ten projekt. Wojewoda ma miesiąc na ocenę tego naszego projektu. Myśmy go tak wstępnie roboczo uzdatniali z służbami wojewody, więc on jest jak gdyby już zweryfikowany, a jak mówię roboczo. Nie możemy podjąć uchwały bez formalnego stanowiska wojewody co do kształtu tej nowej uchwały. Tam są te zmiany, o których mówiliśmy na spotkaniu poprzednim, czyli w zakresie dostosowania zmian przepisów, mówiące o możliwości wykluczenia ewentualnych gmin, o rozliczeniach przy odejściu, to czego brakowało w naszym statucie, uporządkowanie właściwości zgromadzenia i pewnie takie kosmetyczne zmiany, jeżeli chodzi o publikatory ustaw, które się w tym czasie zmieniły, bo było wszystko dla porządku. Plus jeszcze nieco inaczej sformułowaliśmy same zadania związku, dostosowując co do realiów naszego związku. Dziękuję pani mecenas. Może pozwolę sobie odczytać to stanowisko i poproszę państwa o ewentualne przyjęcie. Stanowisko Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin do spraw wodociągów i kanalizacji w Częstochowie z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie skierowania projektu zmiany statutu związku do Wojewody Śląskiego. Na podstawie paragrafu 11 punkt 9 statutu Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin do spraw wodociągów i kanalizacji w Częstochowie postanawia skierować projekt uchwały Zgromadzenia do Wojewody Śląskiego celem uzyskania opinii, której mowa w artykule 67 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z dnia 2015 roku, pozycja 1015-15 z późniejszymi
zmiana miejską, to tylko tutaj tak, zera. Także bardzo proszę o ewentualne uwagi, czy bardzo proszę. Panie Przewodniczący, ja nie było takiego uczynienia zgromadzenia, bo wyjaśnienie paragrafu 27b ust. 1 dotyczącego, o której jest sumowany tekst, że związek nie ma związku z dotyczącym występującym i posunięty majątku niepodzielonego w związku. Rozumiem, nie ma obowiązku, czyli ma prawo. Czyli tutaj bardzo uznaniowe sformułowanie jest wprowadzone. Znaczy ten zapis, o ile pamiętam, był już zgromadzony. Nie wiem, czy w tej chwili będę w stanie porównać z poprzednim. Gminy niepodzielne jest na trudne do zwrócenia, bo nie da się go wyciąć. Dlatego jest to kwestia potem przy wszystkich innych regulacjach, bo ja nie wiem, pan mówił nam przed całą materiał z tamtego spotkania, natomiast jest to... Tak, tak, ale to nie jest ten sam materiał, który w tej chwili już jest potem omówiony do ewentualnego projektu wojewody. Także trzeba to było czytać razem z wszystkimi innymi propozycjami, które tam są. Na pewno jest to spójne z poprzednimi regulacjami. Nie ma tam żadnej nowej regulacji, jeżeli chodzi o majątek. Nie chodzi mi o to, czy to jest niespójne, czy spójne. Zakładam, że pani to przygotowała w sposób bardzo spójny i precyzyjny. To samo sformułowanie nie ma obowiązku. No chodzi o to, że nie ma go na pewno możliwości tego wycięcia z majątku niepodzielonego. Można z tego wnioskować, że ma prawo. Generalnie, w jakiej formule by to się odbywało? Czy to było przedmiotem dyskusji, czy nie było? Było dyskutowane i są tam odniesienia do przepisów kodeksu cywilnego, kodeksu spółek handlowych oraz statutu przedsiębiorstwa, ponieważ ten majątek może być na różnym etapie, prawda? Jak wiemy, może być przekazany już do spółki, może być w związku i to wszystko jest ujęte z kolejnymi tymi etapami i z możliwościami sięgającymi do tych źródeł regulacji, czyli kodeks cywilny, kodeks spółek i statut związku i spółki. Bo nie da się tego jednorodnie określić dla wszystkich sytuacji. Dziękuję bardzo pani mecenas. Pan wójt Żurek jeszcze się zgłasza. Bardzo proszę. Paragraf 11. Do wyłącznych kompetencji zgromadzenia należy w szczególności, i tu mamy punkt 9, zatwierdzanie taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Tak. Czy to z tym, co się dzisiaj działo, że można inaczej to robić? Tak. Jest to w naszych kompetencjach, ale zgodnie z ustawą możemy doprowadzać do sytuacji niegłosowania uchwały, to jest zgodne z ustawą. Rozumiem. Natomiast kompetencje są przypisane zgromadzeniu, tak jak Radzie, ponieważ jest, jak mówię, organ stanowiący naszej jednostki, odnosimy to odpowiednio. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy w takim razie do głosowania nad zaproponowaną treścią stanowiska zgromadzenia. Kto z pań i panów jest za przyjęciem stanowiska? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stanowisko zostało podjęte. Przechodzimy do kolejnego punktu. Informacja o wynikach gospodarczych spółki za 12 miesięcy 2015 roku. Bardzo proszę o panu prezesowi. Przedstawione liczby, które będę państwu teraz omawiał, dotyczą jeszcze niezweryfikowanego bilansu. To firma audytorska wybrana przez Radę Nadzorczą jest w trakcie badania, ale nie przewiduję tutaj, żeby jakieś tutaj znaczne rozbieżności mogły wystąpić. Jeżeli chodzi o działalność podstawową w ubiegłym roku, i tu myślę, że te liczby trzeba głośno zaartykułować, przedsiębiorstwo osiągnęło na podstawowej swojej działalności w zakresie sprzedaży, dostarczania wody i odbioru i oczyszczania ścieków zysk w wysokości 244 557 zł i jest to wynikiem, co już było kilkakrotnie powiedziane, bardzo sprzyjającą aurą w ubiegłym roku. Na działalności wodociągowej osiągnęliśmy zysk
1 881 051 zł 93 grosze i na działalności kanalizacyjnej stratę 1 636 524 zł 40 groszy. Cały zysk, jaki na końcu Państwu przedstawię, został tak naprawdę zrealizowany przez działalność pomocniczą spółki w zakresie usług realizowanych na zewnątrz. Poważna kwota to jest otrzymywana, wpływająca do spółki, to jest za zarządzanie majątkiem, który wspólnie podatnik UCIE Częstochowa, bo za to firma, która jest jeszcze właścicielem tego, wpłaca nam co miesiąc 50 tysięcy złotych dodatkowo, co wpływa zdecydowanie na wynik. Dodatkowo świadczenie usług na zewnątrz w zakresie usuwania awarii, usług laboratoryjnych, czyszczenia kanalizacji spowodowało, że na tej działalności dodatkowej osiągnęliśmy wynik dodatni 815 128 zł przy zyskowności 34%. Sprzedaż materiałów na zewnątrz 91 212 zł dodatkowego, to już nie przychodu, tylko to jest wynik, bo to jest różnica między przychodami a kosztami. Także zysk 91 ponad tysięcy złotych. Na działalności finansowej przedsiębiorstwo osiągnęło również wynik dodatni, spowodowany jest to dużymi odsetkami, jakie przedsiębiorstwo otrzymuje od pożyczki udzielonej na zakup w obszarze LSM-u 478 196 zł. Stąd zysk brutto 2 680 408 zł po zapłaceniu podatków. Zysk netto przeznaczony w całości na Fundusz Rozwoju Budowy Infrastruktury Wodociągowej 1 353 029 zł 67 groszy. Pozwolę sobie jeszcze powiedzieć, jak sytuacja wygląda po miesiącu styczniu, bo posiadane już wyniki za styczeń. Strata na działalności wodociągowej 58 870 zł, na kanalizacyjnej strata 259 305 zł. Po uwzględnieniu dodatkowych tutaj zysków na działalności pomocniczej w wysokości tam 9 tysięcy zł, sprzedaży materiałów 1400 zł. Na pozostałej działalności operacyjnej w związku z rozwiązaniem rezerw od naszego dłużnika Huty Częstochowa 79 796 zł. Wynik brutto minus 254 486 zł. Po uwzględnieniu raty zaliczki na podatek dochodowy strata minus 354 285 zł. I ta strata najczęściej występuje w początkowym okresie do wprowadzenia nowych taryf. Jeżeli byśmy ich nie wprowadzili, to można by to przemnożyć razy 12. Nikogo na to nie stać. Ta podwyżka musi zrekompensować przez następne 9 miesięcy stratę za pierwszy kwartał, która z założenia jest w naszym rachunku ekonomicznym uwzględniana. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Czy są jakieś pytania? Bardzo proszę, pan burmistrz Zaczewski. Panie prezesie, czy była ta strata zbierana na kanalizacji? Pytanie, czy przedsiębiorstwo, czy zarząd ma jakiś plan, program ewentualnie zminimalizowania tej straty? Ja wiem, że wyeliminować jej nie da, ale przynajmniej zminimalizować, no bo to też rzutuje na te taryfy, tak? Bo jednak strata jest pochodną tych taryf. Jakiś plan, bo ja rozumiem, że to jest tylko kwestia zwiększenia zużycia wody czy odprowadzania ścieków, tak? No bo to jest główny powód zmniejszenia tej ilości. Czy są jakieś inne powody, które tą stratę generalizują? Oczywiście, że nie czekamy
gminy tutaj w ramach generalnie Częstochowy tutaj podejmujemy szeroką akcję w zakresie zintensyfikowania podłączeń do kanalizacji, które, bo nie oszukujmy się, że zwiększy się ilość pobieranej wody, musiałaby nastąpić w budownictwie generalnie wielolokalowym, żeby miała wpływ na cenę za odprowadzane ścieki. Więc tutaj cała akcja jest w tej chwili i tutaj wspólnie z oczyszczaniem się ścieków Warta, z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego podejmujemy działania również z naszym lokalnym tutaj wiosiem, co zrobić, żeby zintensyfikować czy wyegzekwować, znaczy, tak to trzeba, obowiązki wynikające z ustawy o zachowaniu czystości i porządku w gminach w zakresie podłączenia do kanalizacji. Robimy również akcję Pij wodę z kranu, szeroka akcja na pewno i panu burmistrzowi też jest znana, bo była przeprowadzona na terenie gminy Kłobuc. Również jeżeli chodzi o gminy, chciałbym tutaj zaapelować i mam te dane u siebie na biurku, do wszystkich mieszkańców, tych odbiorców, którzy mają możliwość na terenie gmin, zostały wystosowane pisma informujące o tym obowiązku przyłączenia do kanalizacji, ale ten efekt będzie osiągnięty tylko dzięki waszym działaniom. Ale na przykładzie Kłobucka powiem, wysłaliśmy 90 bodajże 8 pism, nie mylę się tutaj, tych, którzy się mogą podłączyć do kanalizacji, a unikają, podłączyło się tylko w ubiegłym roku 8. To są również związane z naszymi kosztami wysłania do każdego odbiorcy listu, do państwa również kopii tego listu, takie ze szczegółowymi posesjami, te wykazy, te listy, zresztą państwo wiecie, zostały do gmin bezpośrednio skierowane. No. To, co możemy robić na bieżąco, staramy się to intensyfikować. Proszę wierzyć, że również na bieżąco prowadzimy analizę naszych kosztów, ale na niektóre nie mamy wpływu. Żeby ścieki gdzieś trafiają, no bo trafiają, ale najpewniej do gruntu, zanieczyszczając wody, budowę stacji uzdatniania wody, to też koszt potem obsługi takiej stacji, amortyzacja od takiej stacji. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. W się tego, co pan prezes powiedział, bo kiedyś ta kanalizacja była do zarządu podawana ilości zużytej wody do odprowadzania ścieków. Mówimy o tych licznikach, które nie są bezpowrotnie zużytej wody, tylko o tych konkretnych głównych, gdzie naliczana jest ta opłata kanalizacyjna. I ta różnica była bardzo duża między zużyciem wody, a odprowadzeniem ściekami do oczyszczania ścieków. Czyli nie mówię o kanalizacji tej systemowej, tylko mówię o odprowadzeniu ścieków w sensie wypompowywania to ze szkodowcami. Ta różnica jest dość znacząca. Z tego co pamiętam, to były, no nie pamiętam liczb, ale to był bardzo duży procent różnicy między zużytą wodą, a nie odprowadzonymi ściekami. To są miliony, gdzie są szamba, szczelne. Generalnie to są miliony metrów sześciennych, które nie trafiają, a powinny trafić do oczyszczania ścieków. Trafiły do oczyszczania ścieków, jaki był to wpływ na sytuację finansową? Tylko lepszy. No ja wiem, że lepszy, ale zwiększony przychód dla nas. No. Powinien być taki przekaz, że gdyby ludzie uczciwie odprowadzali ścieki do oczyszczania ścieków, mówię no, o szambach wodopływowych, razy ta stawka, która jest za metr sześcienny na oczyszczalni, czy to by tę stratę zniwelowało całkowicie, czy wręcz podwoiło zysku? Zaokrąglimy tylko 800 tysięcy złotych. Nawet panie prezydencie więcej. No tak mówię, że więcej. Te rzeczy były szczegółowo, panie burmistrze, jak pan pamięta, omawiane na seminariach wyjazdowych. Jakie działania to są, żeby tą stratę zniwelować? To jest kilka działań, tak? Żeby zegzekwować ten wywóz nieczystości na oczyszczalni ścieków, to są wspólne działania. Ja rozumiem, że to są wspólne działania. No i potem część tam, gdzie mają ten system już gotowy, a jednak tego nie są. Myślę, że ta strata by była dużo, dużo mniejsza.
tylko przedsiębiorstwo ma tutaj ograniczone możliwości. My możemy apelować, wysyłamy te pisma, jak Państwo wiecie, z imienia i nazwiska, podając, ile wody dana posesja pobiera, a ile dowieziono ścieków w tym czasie. Taką informację przesyłaliśmy w ubiegłym roku za 3 kwartały. Najczęściej po stronie ilości dowiezionych ścieków występuje cyfra 0. Czyli generalnie jest pytanie, gdzie te ścieki trafiają. No, na pewno do gruntu, na pole, do rowu, bo 90 parę procent to jest dowóz zero. Jeżeli jest, to jest dowieziona jedna beczka w okresie 3 kwartałów przy zużyciach od kilkudziesięciu do kilkuset nawet metrów, gdzie też takie bywa, że zakłady potrafią brać kilkaset metrów, a nie dowiezione są do nas ani metr sześcienny ścieków. Przedsiębiorstwo posiada szczegółową analizę każdego zrzutu ścieków, ponieważ jest to ewidencjonowane na punktach zlewnych. Oczywiście przy czytelności podawania danych adresowych przez zrzucającego. Ale przedsiębiorstwo robi również krzyżowe kontrole tego typu i o wszystkich nieprawidłowościach gminy zawiadamia, bo zdarza się, że wpisuje kartę zrzutu nieczystości ciekłych strzela Warszawska 257. My tam jedziemy, tego samego dnia nie zostały z tej posesji wywiezione. Są to najczęściej podrzucane ścieki przemysłowe do nas, które są po złym, jeszcze gorszym niż ścieki stosowane do stanu wody. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu. Wolne wnioski i sprawy różne. W dniu dzisiejszym do zgromadzenia trafiło pismo mieszkańców gminy Kłobuc, także informuję, że na pewno się z tym pismem szczegółowo zapoznamy i przygotujemy stosowną odpowiedź. Czy są ewentualnie jakieś sprawy różne, czy są wnioski? Bardzo proszę, Przewodniczący Nowogórski. Ja mam takie pytanie odnośnie planu modernizacji, którą zarząd spółki nam przedstawił. Jest plan inwestycyjny imponujący naprawdę, szeroki zakres, życzę zorganizowania. Ale taka uwaga odnośnie zadań rezerwowych. W zadaniach rezerwowych na 2016 rok zauważyłem zmianę wodociągu kolektora w ulicy Bęczyckiej. Będziemy robili przebudowę ulicy Bęczyckiej. Dobrze byłoby zegrać, żeby ewentualnie w pierwszej kolejności jako rezerwa, żeby weszła do planu na rok 2016, żeby to zegrać z miejskim zarządem. Taka tylko techniczna uwaga. Przedsiębiorstwo ściśle współpracuje z zarządem dróg w zakresie od lat realizowanych inwestycji. Wszystkie wymiany nawierzchni, modernizacje ulic połączone są tak naprawdę z wymianą wodociągu i bezodkrywkową renowacją sieci kanalizacyjnej. Także również wymieniamy się tymi informacjami w zakresie naszych zadań inwestycyjnych. My przekazujemy je do zarządu dróg Częstochowy, gmin, powiatów, jak również generalnej dyrekcji, żeby skoordynować te działania, żeby nie doszło do sytuacji, gdzie jest, powiedzmy, robiona modernizacja ulicy, a wodociąg by miał zostać stary. Również to w przypadku ulicy Bręczyckiej będziemy to robić. Bo przykładem jest jako przykład podam ostatnio realizowana ulica Sobieskiego, gdzie wspólnie realizowaliśmy, jeżeli nie da się to zrobić w drodze przetargu, nasze służby wchodzą i sami dokonujemy wymiany. Ulica Kazimierza również, bo te plany się zmieniają czasami, że coś zostaje przyspieszone w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży, między innymi ulica Kazimierza, gdzie przyspieszono realizację ulicy Kazimierza, dokonaliśmy własnymi siłami wymiany wodociąga. Przykładem jest następny etap ulicy Długosza w Kłobucku, gdzie będziemy również swoimi siłami
to wymieniać ten wodociąg. No nie chcę tutaj... Ja tylko sygnalizuję, że pana Kucharskiego również jest to wiele takich rzeczy. Zawsze jest to wspólnie realizowane. Broń Boże, nie krytykuję, tylko sygnalizuję. Ale bardzo dobrze, że pan apeluje i zwraca na to uwagę. Ale chciałem uspokoić, że dziękuję, że wszystko dobrze. Idąc dalej, może ja tylko w kwestii uzupełnienia. My podpisujemy z gminami porozumienia. W przypadku gmin to jest to porozumienie z gminą, natomiast w przypadku Częstochowy jest to porozumienie z MZD. Po prostu wspólny przetarg jest, jest jeden wykonawca, to zadanie ma szerszy jakby tutaj zasięg, w sensie takim, że wychodzi to taniej, prawda? Nie odtwarza się na wierzchni i tak dalej, to co tu prezes powiedział. Większość wodociągów w tej chwili jest realizowana, związana z przebudową drogi, jest realizowana w zakresie jednego przetargu. Wspólny przetarg przedsiębiorstwa z gminą jest logiczny. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Czy ktoś z państwa chciał zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. W takim razie dziękuję państwu bardzo serdecznie. Zamykam obrady Zgromadzenia Związków. Dziękuję bardzo.